Bodnar będzie mieć poważne kłopoty? Do Senatu trafił wniosek. Marcin Romanowski skierował do Senatu wniosek o wygaśnięcie mandatu Adama Bodnara. Pełnomocnik polityka suwerennej Polski jest zdania, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny dąży do natychmiastowego pozbawienia wolności swojego oponenta politycznego. O przekazaniu pisma do Senatu poinformował we czwartek, 8 sierpnia, MEC, Bartosz Lewandowski. Podstawą sformułowanego wniosku jest bezprecedensowy fakt wydania w dniu 26 lipca 2024 roku osobiście przez pana senatora Adama Bodnara decyzji procesowej w toku śledztwa, nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie prok. Dariusza Korneluka z uwagi na brak jego bezstronności, zastrzeżonej wyłącznie dla czynnych prokuratorów zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, uzasadnił prawnik. Dodał, że obecny szef PGE miał nie mieć prawa do odrzucenia wniosku o wyłączenie Korneluka. Dodatkowo, jak czytamy, przejął stanowisko prokuratora, którego, jak stanowi prawo, nie można łączyć z mandatem senatora. Do Senatu trafił wniosek w sprawie Adama Bodnara. Na tym argumentacja MEC Lewandowskiego się nie kończy. Wskazuje, że Adam Bodnar nie zdecydował się na przekazanie do rozpoznania wniosku odpowiednio upoważnionemu prokuratorowi, na przykład jednemu z zastępców prokuratora generalnego. Sprawa się tutaj komplikuje, bowiem były rzecznik praw obywatelskich sprawuje dwie funkcje, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W toku śledztwa, Adam Bodnar, redaktor, reprezentuje również stronę postępowania, to jest rzekomo pokrzywdzony Skarb Państwa reprezentowany przez ministra sprawiedliwości. Oznacza to zatem, że pan senator wydał decyzję procesową w śledztwie, w którym jest stroną postępowania, a jednocześnie, jako minister, przekazał niezależnej prokuraturze opinie służące do natychmiastowego pozbawienia wolności swojego oponenta politycznego, uzasadnia MEC Lewandowski. Głosem w sprawie podzielił się także sam Marcin Romanowski. Grzmi we wpisie na platformie X o recydywie Adama Bodnara. Powtarza słowa swojego obrońcy, że senator nie może łączyć mandatu z wykonywaniem funkcji prokuratora. Bodnar dokonał czynności procesowych w sprawie karnej, ponownie naruszając konstytucję. I o dziwo bez podpierania się opiniami prawnymi, że rzekomo mógł to zrobić. Kropka ciekawe, czy tym razem pani marszałek dopełni swoich obowiązków, czy narazi Senat na działanie w składzie nieuprawnionym, a siebie ponownie na odpowiedzialność z artykułem 231 paragraf 2 KK, zagrożenie 10 lat więzienia, komentuje poseł suwerennej Polski. Prokuratura o sprawie Romanowskiego. Wobec Marcina Romanowskiego, który był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, prokuratura chce zastosować areszt na okres 3 miesięcy, zarzucając mu m.in. ustawianie konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Dokładna łączna kwota, objęta zarzutami formułowanymi wobec niego, jak podał jeden z prokuratorów prowadzących śledztwo, wynosi ponad 112 126 000 zł. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa 16 lipca odmówił jednak aresztowania polityka ze względu na chroniący go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura, składając zażalenie na tę decyzję, zwróciła uwagę, że ponowna analiza prawna wskazuje, iż zakres ochrony immunitetowej dotyczący Romanowskiego w sprawie obejmuje zarzucanych mu czynów.
Sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego w Warszawie. Posłanka Lewicy rozgrzała internet.